To już kolejna edycja cieszącego się dużym uznaniem Dnia Otwartego Dzierżoniowskiej Straży Pożarnej. Prezentujemy się naszym mieszkańcom naszego powiatu, prezentujemy nasz sprzęt, naszą codzienną pracę, naszą służbę. Bardzo duże zainteresowanie, jak widać wokoło, przede wszystkim dzieci, bo to do nich jest skierowany głównie ten Dzień Bezpieczeństwa, ale nie tylko. Mamy też w zanadrzu kilka informacji edukacyjnych, również dla dorosłych. Chcemy tutaj przemycić taką edukację jak gaszenie pożarów w mieszkaniu, na przykład podczas smażenia na oleju, gaszenie pojazdów samochodowych z użyciem gaśnicy, a także udzielanie pierwszej pomocy, co jest myślę najważniejszą w dzisiejszych czasach umiejętnością podczas zdarzenia. Oops.